Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii House Flipper Luxury Flipper. Będziemy dokończać dom mafioza. Jest to ostatnia już część tego zlecenia. Zostało już tylko jedno pomieszczenie. Mamy dużo inspiracji. Mam nadzieję, że nie będzie to trwało 5 minut. Ale nie chciałem już przeciągać w tym poprzednim zadaniu. Mamy tutaj pełen wybór. Zrobimy mu taki ładny salon. Przypuszczam, że tutaj będziemy mieli też kuchnię. Łazienki tutaj na pewno nie będzie. No i tutaj będziemy musieli się wrócić, żeby te płytki... No nie, bo tutaj wstawimy drzwi od salonu, dobra. Tak. Czy mamy tutaj drzwi, żeby to od razu domknąć? Widać już od razu, że mamy całe wykończenie kuchni do wstawienia. Czyżby tu miało nie być drzwi? Sprzedaj przedmioty, nic już nie mamy. Tutaj kup. Wykończenie ścian, meble. Skoro tu nie będzie drzwi, a na to się zanosi, to wstawimy tutaj taką samą podłogę. Dobra. Wykończenie ścian. No i tutaj znowu będzie ciężko od razu się zdecydować na jakieś. Będziemy musieli zrobić coś z części salonowej i będziemy musieli coś zrobić na kuchnię. Zanim podejmiemy decyzję, jakie ściany, musimy zrobić kuchnię. Zostawmy taki kolor, bo nie chce mi się za każdym razem przemieniać tego. Będziemy próbować coś w ten deseń ułożyć. Zobaczmy, jak duża kuchnia jest nam sugerowana i na której ścianie ona się najlepiej sprawdzi, bo mamy już tutaj mamy pewną dowolność. To są wiszące, ale też chcemy zobaczyć, ile ich będzie. Lodówka. Szafka z szufladami. Stawiam to w tej części, bo wydaje mi się, że będziemy na tej robić, ale coraz bliżej jestem zdecydowania się, że jednak będziemy się przenosić na drugą ścianę. Zaraz się wszystko rozwikła. Kwestia tego, jak będzie ze zmieszczeniem się ze wszystkim. Figurka pawia to jest najmniej ważna w tym momencie, ale sobie to postawimy. Karafka też nie jest ważna. Szklanki też nie są ważne. I wisząca szafka jeszcze jedna. Dobra, to już wiemy przynajmniej, z czym się mierzymy. Czy to się tutaj zmieści? Tutaj będziemy musieli przejść przez tą bolączkę dopasowywania, no ale nie jestem w stanie już teraz przewidzieć, jak to artysta sobie przewidział, jak to tworzył. Aczkolwiek coraz bardziej wygląda mi to, że to tak będzie. To znów po co to teraz? Czyżby, żeby zrobić taki zaułek tutaj w ogóle? Trochę to jakby nie pasuje.
Chyba, że przeniesiemy się tutaj na ścianę. Zacznijmy od tego. Zaraz to jakoś spasujemy. Tutaj dajmy teraz zlew. I teraz dajmy ten zakręcik. Dwa razy ten zwykły blat. To może się udać. No i super. Teraz szafki wiszące. Szafkę narożną mamy tylko jedną, więc będzie ona musiała tutaj być. Teraz czy taka wysokość będzie ok? Myślę, że jest ok. Dajmy tą mniejszą tutaj. Ok. I dwie te większe to jeden pojedynczy komponent. To jednak damy tutaj zabudowane w pełni. Ok, i ten damy tutaj. Super. Czyli jednak tak to miało wyglądać. Dobra. Czyli teraz jeśli chodzi o ściany, to tą część możemy wyłożyć jakimiś płytkami. Damy ten biały. Dobra, ukończymy tą jedną sekcję i pójdziemy dalej robić. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie, jak to się potem połączy. Bym coś tak myśleć, żeby do siebie pasowało. No na tak duże pomieszczenie ja bym jednak tutaj mógł postarał się wydzielić to. No ktoś nie chciał, no to my sobie z tym poradzimy. Jedną stronę ściany będziemy mieli już wykończoną, jedną stronę pomieszczenia. Zobaczymy, co w pozostałych będzie nas czekało, ale musimy utrzymać tą kolorystykę, chociaż żeby w całości się zgadzało ze sobą. I jedna sztuka jeszcze z ostatniej paczki. Dobra, pozbądźmy się tego, żeby się już nie mieszało. Teraz tak, co dalej to zaraz determinuje nam wybór mebli. Ja myślę, że to jest duże pomieszczenie, więc można dać taki żyrandol.
Czyżby każdy miał być inny, czy o co chodzi? Znowu się zacina i chce, żeby to wybierać osobno. No dobra, wybierzmy osobno. Dobra. Palmy to. No jest dobrze tym razem, o to jeszcze nie, to mieliśmy sobie tam ustawić, dobra. Weźmy tego pawia. No i szklaneczkę, szklaneczki i karafkę. Żeby już nam się to nie pobiło gdzieś przypadkiem. Dobra, czyli mamy jeszcze do wyboru meble. Ale chce nam, każe nam wybrać zakończenie ścian, no to musimy wykończyć te ściany jakoś. Pociągnijmy to wszystko na biało. Będzie się łączyć z tym wejściem. Teraz możemy zrobić taki myk, że tutaj też dać te panele. Panele się dość szybko kładzie, także prawie tak szybko jak malowanie. Jedyne co długo zajmuje to płytki. To ja już tego nie pamiętam, bo to już dawno było, jak miałem jeszcze nieulepszone płytki, ale już sobie mogę wyobrazić, jak wolno to idzie z pierwszym poziomem szybkości kładzenia płytek. Tutaj można było sobie, jak ktoś chce budżetowo robić, to zamiast tak to pomalować właśnie farbą, nie wiem czy by to zaliczyło. Wydaje mi się, że tak, tutaj też będziemy jeszcze malować zaraz farbą. Czyli akurat by nam starczyła ta duża, nie trzeba było kupować drugiej. Nie wiem czy tych paneli nam wystarczy teraz, tak patrzę. Dobra. Powinno być ok. Na styk, ale ok. Mam nadzieję, że to nie zostanie takie puste. Że tutaj jakieś meble jednak będą do wyboru. No jednak są. Dobra. Dokończmy jeszcze ten malowanie, żeby sprzedać ten... te puszki dwie. Okay. I ostatnie pociągnięcie wałkiem, zanim wykończymy to pomieszczenie. No miałem przeczucie, że będzie tutaj trochę zabawy z tym wykończeniem. Tak myślałem, że gdzieś kuchnia będzie, no i widzicie, nie było to 5-minutowy odcinek. A jeszcze sobie trwam. Dobra, wybierzmy meble. Czyli tutaj mamy coś w stylu jadalni. To raczej taki stół, jakby tak spasować go z tym, co już tam wcześniej wstawialiśmy kolorystycznie. I krzesła. I to mogą być takie krzesła. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. A dajmy. 6 krzeseł, czemu nie? Co oni tutaj jeszcze chcą? Pewnie obraz? Nie, jakaś komódka, to już dajmy to wszystko w ten deseń. Czy to jest ładne, czy nie? Obraz. Wenecja niech będzie. Nie zmieści się, szkoda. Mamy coś innego. Może takie. Dobra. No i teraz tutaj sofa. Dajmy taką skórzaną, ciemniejszą trochę.
Czyli jeszcze kominek chcą, żebyśmy wstawili. Dobra, to trzeba rację, to trzeba to inaczej ustawić. Zrobimy to w takim razie w ten sposób. A tutaj dajmy taki biokominek. A weźmy sobie L size. Tak, jest to duże. Niedługo skończy się budżet. Ok. To ile ten kominek kosztował u nas? 11,5 tysiąca. Ok. Drogi, nie powiem. Czyli wykończenie tego pokoju tak właśnie mocno wykorzystało, nadszarpnęło ten budżet nasz. No ale. Wszystko jest w granicach tego, co zakładał inwestor. Jeszcze obrazy. Co my tu mamy ciekawego? Nie ma już nic innego do wyboru. Dobra, wybierzmy teraz to, się tutaj już powinno zmieścić. No i zabrzmiał dźwięk. Mamy ukończony dom. Wyszło nam nieźle. Szybka przebieżka. Dom jest dość prosty, więc możemy sobie poświęcić chwilę czasu. Mamy jeszcze tą chwilę czasu. Taki przedsioneczek, tutaj po lewo mamy gabinet bossa z małym pokoikiem, składzikiem. W drugą stronę mamy takie przejście z garderobą i to przejście wiedzie nas do garażu. Jeżeli chodzi o centrum domu, to mamy duże miejsce do wypoczynku z kominkiem, kuchnię z jadalnią. No i na prawo mamy wielką sypialnię, która posiada własną toaletę i łazienkę, wszystko w jednym. A jeżeli chodzi o takie centrum rozrywki, to tutaj je mamy. Jest to basen w domu, łazienka osobna, sauna. No i mamy oczywiście niezagospodarowaną część zewnętrzną, ogród. Na pewno będzie zagospodarowana, jak sam zakupię ten dom. Fajny ten dach. Bardzo mi przypadł do gustu. Ok, wykonaliśmy zadanie. Oddajmy dom. I ja będę mógł ten dom zakupić i wyremontować go dla was. Fotografowanie mieszkania. Zobaczmy, jak wyglądało i co z niego stworzyliśmy. Dużo przerabiania ścian, ale warto było. Mam nadzieję, że i wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajki i komentarze. Zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, ponieważ te odcinki nie pojawiają się regularnie, ale na pewno o regularnej porze. Dziękuję za dotrwanie do końca i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii.